Witajcie w 60. odcinku z serii Ski Jumping Q&A. Będzie to pierwszy odcinek z tej serii w sezonie 2023-2024 i od razu mogę zapewnić, że w tym sezonie będzie się ona pojawiać regularnie i znacznie częściej niż w poprzednim. A teraz zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie na dziś zadał Kamil Padzik. Ile razy zawodnik wygrywał Mistrzostwa Świata lub Igrzyska Olimpijskie, wygrywając rok wcześniej próbę przedolimpijską? Jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, to pierwszym i jednocześnie jedynym skoczkiem, który wygrał próbę przedolimpijską, a następnie sięgnął po złoty medal, był Espen Bredesen. Norweg wygrał konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lillehammer w 1993 roku, natomiast rok później na skoczni normalnej sięgnął po olimpijskie złoto, wygrywając z przewagą aż 14 punktów nad drugim zawodnikiem. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, to pierwszym skoczkiem, który wygrał próbę przed mistrzostwami i sięgnął po złoto, był Martin Schmidt, który wygrał konkurs Pucharu Świata w Lahti w roku 2000, a rok później sięgnął po złoto na tym samym obiekcie. Już 2 lata później podobnego wyczynu dokonał Adam Małysz, który jako jedyny w historii wygrał oba konkursy będące próbą przed mistrzostwami, a następnie oba konkursy w ramach samych Mistrzostw Świata. Miało to oczywiście miejsce w latach 2002-2003 we włoskim Predazzo. Na kolejną podobną sytuację musieliśmy poczekać dokładnie 10 lat, gdy po raz kolejny polski skoczek, tym razem Kamil Stoch, wygrał zarówno próbę przed mistrzostwami, jak i same mistrzostwa, a odbyły się one dokładnie w tym samym miejscu, gdzie 10 lat wcześniej, czyli we włoskim Predazzo. Stoch zwyciężył zawody Pucharu Świata na skoczni dużej i na tym samym obiekcie rok później sięgnął po swoje pierwsze istotne trofeum, czyli złoty medal mistrzowski. 2 lata później podobnej sztuki dokonał Niemiec Severin Freund, który wygrał konkurs Pucharu Świata w Falun na skoczni dużej w roku 2014, a rok później na tym samym obiekcie sięgnął po złoto. Był to jednak jak na razie ostatni tego typu przypadek. Warto jeszcze wspomnieć o próbach przed Mistrzostwami Świata w lotach. Zaczęto je rozgrywać dopiero na początku XXI wieku, natomiast jak na razie żadnemu skoczkowi nie udało się wygrać zarówno próby przed mistrzostwami, jak i samych mistrzostw. W tym sezonie Mistrzostwa Świata w lotach odbędą się w Bad Mitterndorf, gdzie w zeszłym sezonie dwukrotnie zwyciężył Halvor Egner Granerud i to właśnie on stanie przed szansą dokonania tej sztuki jako pierwszy w historii. Drugie pytanie zadał Leon Klimiuk. Czy uważasz, że polskie skoki narciarskie zmierzają w tę samą stronę co fińskie 10 lat temu? Uważam, że polskie skoki są w zupełnie innej sytuacji, choć często możemy usłyszeć porównania do Finów ze względu na brak młodych następców wielkich gwiazd. W Polsce sytuacja jest jednak zupełnie inna niż miało to miejsce w Finlandii. Finansowanie skoków w Polsce jest na dużo lepszym poziomie, tak samo jak ich popularność, infrastruktura i wiele pomniejszych kwestii. Wydaje mi się, że brak młodych polskich skoczków w światowej czołówce jest jedynie stanem przejściowym, który co prawda trwa już dosyć długo, ale myślę, że prędzej czy później pojawią się następcy takich skoczków jak Kamil Stoch, Piotr Żyła czy Dawid Kubacki. Kolejne pytanie zadał Borek. Czy był konkurs w Pucharze Świata, kiedy wszyscy skoczkowie w drugiej serii poprawiali odległości w stosunku do pierwszej serii? Niestety ciężko znaleźć na ten temat konkretne informacje, a dokładne przeanalizowanie każdego konkursu Pucharu Świata, jaki odbył się w historii, zajęłoby zbyt dużo czasu. Jednak w ostatnich kilku sezonach taka sytuacja nie miała miejsca ani razu i prawdopodobnie ciężko by było znaleźć choć jeden tego typu przypadek w historii zawodów Pucharu Świata. Następne pytanie zadał Antoni Idziak. Czy jakiś aktywny skoczek ma rekord życiowy ustanowiony w Harachowie? Obecnie żaden aktywny skoczek nie posiada rekordu życiowego ustanowionego na skoczni w Harachowie. Najstarsze rekordy życiowe wśród skoczków występujących wciąż w Pucharze Świata posiadają m.in. Taku Takeuchi i Andrzej Stękała. Obaj ustanowili je w sezonie 2015-16 w Vikersund. Kuba Zieliński zadał kolejne pytanie. Czy jest możliwe według przepisów, żeby rozmiar skoczni albo punkt K wynosił niepełną odległość, np. 125,5 metra? Choć zdarza się to bardzo rzadko, to zgodnie z przepisami istnieje możliwość umiejscowienia punktu K na niepełnej odległości. Jedną z tego typu czynnych skoczni jest średni obiekt w austriackim Eisenerz, którego punkt K wynosi 63,5 metra. Kolejne pytanie zadał kibic Liverpoolu. Co się dzieje ze skocznią w Predazzo i czy wróci kiedyś do Pucharu Świata? Skocznia w Predazzo jest w trakcie gruntownej modernizacji pod zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Już w przyszłym sezonie powinniśmy zobaczyć ten obiekt w kalendarzu Pucharu Świata w ramach próby przedolimpijskiej. Nowe wymiary skoczni w Predazzo będą dosyć nietypowe. Skocznia normalna będzie miała punkt K umiejscowiony na 98 metrze, natomiast punkt HS na 109.
Skocznia duża będzie miała zarówno punkt kajak i punkt HS w miejscach, w których nie posiada ich żaden inny obiekt na świecie. Będzie to skocznia K128 i HS143. Duża skocznia w Predazzo stanie się w ten sposób drugą pod względem wielkości skocznią dużą na świecie, ustępując miejsca jedynie obiektowi K130 i HS147 w Willingen. Następne pytanie zadał Pravel. Czy był taki skoczek, który wygrał letnie Grand Prix, a nigdy nie wygrał konkursu, który był w Pucharze Świata? W niemal 30-letniej historii letniego Grand Prix mieliśmy tylko dwóch takich skoczków. Pierwszym z nich był Andreas Wang, który wygrał letni cykl w roku 2012. W zawodach Pucharu Świata dwukrotnie stawał na podium, raz na drugim i raz na trzecim miejscu. Dużo ciekawszym przypadkiem jest jednak skoczek, który wygrał letnie Grand Prix 2015. Mowa o Japończyku Kento Sakuyamie, który mimo sukcesu odniesionego w letnich zmaganiach w zawodach Pucharu Świata najwyżej uplasował się na zaledwie 18 pozycji, co miało miejsce w Kuopio w roku 2015. Użytkownik Mafia Games zadał kolejne pytanie. Czy jest taki skoczek, który wygrał pierwsze i ostatnie zwycięstwo w swojej karierze na tej samej skoczni? Przykładów tego typu zawodników nie trzeba wcale szukać daleko. Rekordzista pod względem zwycięstw w poszczególnych konkursach, Gregor Schlierenzauer, wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Świata na dużej skoczni w Lillehammer 3 grudnia 2006 roku. Natomiast swoje ostatnie, 53. zwycięstwo odniósł na dokładnie tym samym obiekcie, 6 grudnia 2014 roku. Innym przykładem jest dobrze znany Norwek Roar Ljokelsøy. Swoje pierwsze zwycięstwo odniósł w Sapporo 25 stycznia 2003 roku, natomiast ostatni raz triumfował na dokładnie tej samej skoczni 22 stycznia 2006 roku. Kolejne pytanie zadał Kamil Barcikowski. Kto jest najmłodszym skoczkiem, który kiedykolwiek wystartował w kwalifikacjach? Zdecydowanie najmłodszym skoczkiem, jaki wystartował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, był Polak Klemens Murańka. Został zgłoszony do kwalifikacji w Zakopanem w styczniu 2008 roku, mając zaledwie 13 lat. Rekord ten na zawsze pozostanie już niepobity, ponieważ obecnie przepisy pozwalają na start w kwalifikacjach zawodnikom powyżej 15 roku życia. W roku 2008 jedynym wymaganiem było posiadanie punktów Pucharu Kontynentalnego, które Murańka wywalczył zaledwie 3 tygodnie wcześniej w słoweńskim Kraniu, zajmując wysokie 7 miejsce. No i ostatnie pytanie na dziś zadał chyba pierwszy w historii tej serii użytkownik z zagranicy Chong Seo. Przeczytam wam jego pytanie przetłumaczone na polski. Podczas drugiego konkursu w Kusamo 28 listopada 2021 roku Andrzej Laniszek oddał skok na odległość 147 metrów i uzyskał notę 170,1 punktu. Czy to największa liczba punktów zdobyta za jeden skok na dużej skoczni, czy też było kilka innych skoków z ponad 170 punktami? Skok Laniszka z Kusamo z 2021 roku rzeczywiście był rekordową próbą, jeżeli weźmie się pod uwagę tylko konkursy indywidualne. Nikt poza nim nie zdobył w konkursie indywidualnym noty powyżej 170 punktów. Jeżeli doliczyć do tego konkursy drużynowe, to było jednak dwóch zawodników, którzy zdobyli jeszcze wyższe noty i obaj dokonali tego na tym samym obiekcie, czyli w Kusamo. Na drugim miejscu znalazłby się Stefan Kraft, który w 2017 roku uzyskał notę 171,7 punktu. Natomiast rekordzistą pod tym względem jest inny Austriak Andreas Koffler, który w roku 2010 zdobył aż 172,8 punktu. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zachęcam do zadawania pytań w komentarzach do kolejnych odcinków z tej serii, jednak chciałbym zaznaczyć, że obecnie wybieram do tej serii pytania, które znalazły się pod poprzednimi odcinkami, więc pytania zadane pod dzisiejszym filmem prawdopodobnie ukażą się dopiero za jakieś 2 lub 3 odcinki. Zapraszam również na mój drugi kanał Manager TV, gdzie znajdziecie filmy z gier o skokach i piłce nożnej. Aktualnie prowadzę tam m.in. karierę skoczka narciarskiego w DSJ4. Link do kanału znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.